Czołem. To jest książka Niewidzialna mapa Wrocławia. Miałem zaszczyt i przyjemność współrealizować ją 12 lat temu. W tej książce osoby niewidome opowiadają o swojej perspektywie na miasto, o swoich uczuciach, emocjach, wspomnieniach, przeszkodach, radościach, o wszystkim. Moją rolą jako fotografa było zilustrować te historie. Dzisiaj opowiem Wam, jak realizowałem zdjęcie do historii Pawła, który opowiada o drodze do szkoły. Zaczynamy! Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulic Sądowa, tam jest, tu jest Krupnicza, a tam jest Podwale. I o tym miejscu opowiedział nam Paweł Bogdała, fotografia numer 25 w Niewidzialnej mapie Wrocławia, skrzyżowanie ulicy Krupniczej i Sądowej z Podwalem. Paweł Bogdała. Jeździłem tamtędy tramwajem numer 20 do szkoły z ojcem, wcześnie rano. Tramwaj stawał przed zwrotnicą, chyba na światłach, i czekał. Właśnie wtedy było słuchać ten dźwięk. Tak jakby samochód przejeżdżał przez coś przednią osią, a potem tylną. Takie brzdęk, brzdęk. Co jakiś czas brzdęk, brzdęk. Słyszałem go z tramwaju. Trochę mi to przypominało podskakującą pokrywę od garnka, może nawet dużą żeliwną pokrywę od jakiegoś kotła. Spałem z głową opartą o ramię ojca i to mnie czasem budziło. Wiedziałem wtedy, że już jestem na Krupniczej, tutaj koło Podwala, i jeszcze pytałem, gdzie jesteśmy, i zawsze to się potwierdzało. Stamtąd było jeszcze co najmniej 6-7 przystanków do szkoły. Ale ja już nie liczyłem tych przystanków, tylko spałem dalej. Miałem wtedy 8-9 lat. Ten dźwięk kojarzy mi się pozytywnie, z dzieciństwem i z takim poczuciem, że jeszcze mogę spać. Do szkoły jeszcze daleko. Jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie drogi. Przyjechałem w to miejsce z moim przyjacielem Maćkiem. Paweł opowiedział nam o tym, co tutaj się stało 30 lat temu. I moje wyzwanie było zrobić zdjęcie tego dźwięku. No jasne, nie ma problemu. No i tak to się zaczęło. Także ruszę tam zaraz na skrzyżowanie, pokażę Wam, jak to wygląda i jak zaczynałem pracę. Pamiętam, jak dziś to był wtorek. Leżę w łóżku i myślę, dzisiaj zrobię to zdjęcie. O tym dźwięku, o tym wspomnieniu sprzed 30 lat. Nie wiem jak, ale zrobię. Wstałem, przyjechałem, wziąłem negatywy, aparat. Jak popatrzyłem na to skrzyżowanie, rzućmy okiem. Jak patrzyłem na nie, to nadal nic nie wiedziałem. Nic, no bo wiecie, na studiach tego nie uczą. Masz jakieś przedmioty, ale takie sytuacje. Ale poczułem, że dziś to zrobię i zacząłem grzebać jakoś w swoich emocjach, jakimś takim, nie wiem, potencjale. I przypomniało mi się ćwiczenie, które zadał profesor Piotr Komorowski kiedyś, jak studiowałem. Ćwiczenie było takie, przestań kontrolować, fotografia niekontrolowana. I poczułem, że jeżeli tutaj wszystko, co tutaj się dzieje, jest poza moją kontrolą, no bo to jest jakby jakiś zlepek wspomnień, emocji, nie jestem w stanie tego opowiedzieć na poziomie jakby mojej świadomości, to muszę to jakoś skądinąd wydobyć. I wtedy postanowiłem, że nie będę kontrolował. To jest fajne ćwiczenie w ogóle teraz, bo czasem czytam artykuły i jacyś fotografowie mówią, jestem zadowolony, bo jestem w stanie kontrolować fotografię w 100%. Że jakby ta kontrola w 100% jest czymś, jakimś takim walorem, atutem. Okej, może być, oczywiście, ale jeżeli nie jesteśmy wszechstronnym fotografem i nie umiemy sięgnąć do czegoś, czego nie mamy, w sensie do tego, co jest gdzieś, jakoś utworzyć jakąś szufladkę, której się nie spodziewamy, że otworzymy, to jest bardzo dobra umiejętność. Więc postanowiłem nie kontrolować tą sytuację. Jak? Postanowiłem wsiąść do tramwaju i przejechać tą drogę, to skrzyżowanie, jak przyjechał Paweł, i wystawić aparat za okno i trzaskać foty. No jedną, dwie rolki, przejechać tak i zobaczyć, co z tego będzie. Po prostu, no, nic więcej nie byłem w stanie zrobić. I zapraszam Was teraz do tramwaju. O, jedzie taki, przez który można łapę wystawić przez okno. Siódemka. Jedziemy. Tylny wagonik. Jest ładna okolica. Tam piękna biblioteka na szajnochu z tyłu. Wchodzimy. Jeden przystanek, to nie będę kasował.
skasuję. Okej, okay. Mamy okienko, patrzcie, jest okienko. I myk polegał na tym, żeby wystawić rękę przez okienko i nie patrzeć przez aparat i nawalać wody, także robię to. I teraz wiecie, motor i ruszam aparatem. Skrzyżowanie przejechane. Przejechałem tak chyba z 5 razy. Nie wiem, nie pamiętam. Zaraz zerkniemy na negatywy, które zrobiłem wtedy w pracowni. To się przekonamy, ile razy przejechałem, ile zdjęć zrobiłem i poszukamy tego, które podjąłem decyzję, że jest najlepsze i pomyślimy o tym, jakie to były kryteria wyboru. Jesteśmy w mojej pracowni. Trzymam tutaj albumy, książki, negatywy, kuwety, statywy, powiększalniki, tła, komputer. Wszystko, co fotograf potrzebuje. Tutaj też uczę uczniów, co jest najważniejsze. I teraz tak, półtorej godziny temu wróciłem z podwala Krupniczej. Zadowolony z siebie, że teraz tylko sięgnąć po 60 negatywów, które zrealizowałem do tej książki. Wybrać ten negatyw zrealizowany 12 lat temu. No i skopiować stykówkę. Niewidzialna mapa Wrocławia. Jak realizuję takie projekty, staram się mieć idealny porządek, żeby po 12 latach mógł wrócić, wziąć negatyw i zrobić z nim co chcę. Szukam podwale Krupnicza, negatyw numer 14. Zadowolony z siebie, 9, szukam dalej, 11, 12, 13, 15 i tak 13, 15, wiecie, już zimny pot, pierwszy film, niewidzialna mapa Wrocławia, negatywu nie mam, blamasz 100%. Przeszukałem wszystkie negatywy, zajęło mi to prawie godzinę i nie ma. Przypomniałem sobie, że kilka lat temu, czy kilkanaście, już nie wiem, kopiowałem dodatkowe zdjęcie z niewidzialnej mapy Wrocławia na jakiś konkurs i wyciągnąłem teczki z nieudanymi kopiami, jeszcze trochę papieru zostało i zacząłem szukać, bo może tu będzie. Oczywiście przy takim szukaniu, jak się czegoś szuka z przeszłości, to się znajduje jakieś rzeczy, których się dawno nie widziało, są interesujące. Na przykład stare zdjęcie Wrocławia, w sensie, że zrobione współcześnie, tylko ja je robiłem tak, żeby było stylizowane na stare, czyli fotografowałem o 4 rano i tak, żeby nie było ludzi, później moczyłem w herbacie, herbatka dobrze siadła, Lipton liściasty, bo to jest papier barytowy, na podłożu papierowym. No i oczywiście negatyw znalazłem. 14. Wszystko na miejscu, honor uratowany. Gdzie lecisz? Wracaj tu. Także powiem wam, najadłem się strachu, że nie pokażę wam, co zrobiłem, poza tym, że stracę coś dla mnie bardzo istotnego. Na tym negatywie jest to zdjęcie, które ostatecznie znalazło się w książce, zrobione metodą niekontrolowaną, czyli jakby nie patrząc w obiektyw. Pójdźmy teraz do ciemni, skopiujmy ten negatyw, w sensie zróbmy stykówkę, tak zwany contact print i przeanalizujmy to. Tak wygląda obraz utajony. Wkładamy kartkę papieru fotograficznego pod kątem do wywoływacza i ruszamy kuwetą. Czekamy, aż pojawi się obraz. I to jest to, magia fotografii. Zawsze, zawsze kiedy tu widzę, jestem zdumiony i szczęśliwy. Wywoływanie powinno trwać do 2 minut, nie wolno go przerywać za szybko. Po wywołaniu wsadzimy stykówkę do przerywacza, później do utrwalacza, wypuczemy i spotykamy się za chwilkę, żeby ją przeanalizować.
nasza stykóweczka już się utrwaliła. To jest nasza stykówka. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to lusterka. Ale lusterka odpadają, bo one osadzają nas zbyt w tramwaju. Tak samo jak samochody. Zbyt są wizualne. Tak samo jak architektura jest zbyt wizualna. My szukamy czegoś, co będzie bardziej ulotne, co będzie bardziej właśnie porankiem, bardziej takim mrozem, takim wrażeniem, że się nie chce, że trzeba. Patrzcie na to zdjęcie, ono mi się nie podoba. Nie jest niczym specjalnym, ale ta kobieta, która tam spod ciepłej pierzyny musiała wyjść i idzie przez te pasy, no to jest coś. Samo tutaj takie zdjęcie, kierowca jedzie i zaraz przyjedzie przez skrzyżowanie rano gdzieś tam do roboty. I to jest interesujące, mimo tego, że wizualnie nie jest w żaden sposób imponujące. Jak zobaczyłem te dwie klatki, pomyślałem, gdyby ta kobieta ta znalazła się tutaj, to bym miał to, co lubię, i człowieka, i jakiś taki ruch. I wiecie co? Nigdy nie myślałem, że takie zdjęcie, takie zwyczajne zdjęcie, będzie zaspokajać moje potrzeby. Popatrzcie, mężczyzna idzie rano do pracy. Auta zaraz przejadą przez tory tramwajowe. Architektura jest tylko tłem do tej całej historii. Kawałek lusterka to wykadrujemy w ciemni. I w ten sposób padł wybór na klatkę numer 7. Pierw robimy selekcję negatywną, definiujemy, co nas interesuje, i jest. I z klatką numer 7 trzeba pójść do ciemni. Z negatywem poszedłem do ciemni i wykonałem kopię. To jest ta kopia, którą wykonałem 12 lat temu do historii Pawła. Podwale Krupnicza Sądowa na zdjęciu. Zdjęcie jest wykonane na podłożu papierowym. Papier był też zmiennokontrastowy, ma wymiary 48 na 32 cm, jest podklejona na piankę centymetrową. Jest nadal w dobrej formie. Widać, że utrwalacz nie był zużyty, nie pożółkło nic. Oj, powiem wam, że jestem taki, zawsze jak patrzę na te kopie, jestem taki głęboko taki wzruszony i dotknięty fizycznym obiektem, jakim jest fotografia. To jest bardzo fajne doświadczenie, śledzić wzrokiem, oglądać fotografię. Dlatego tak ważne jest jeździć na wystawy, na festiwale i patrzeć na odbitki, na wydruki. Doświadczać ich w takim detalu, podróżować wzrokiem. Na przykład tego mężczyznę ja zobaczyłem po kilku latach dopiero. Ja nie wiedziałem, że on tam jest, taka głowa, ta czerń się zlewa, bruk, ziarenko. Ja nie jestem fetyszystą, ale to jest przyjemne. To jest świetne. Do niewidzialnej mapy Wrocławia zrobiłem 30 odbitek. Zrobienie jednej kopii to jest około 4-5 godzin, w zależności od stopnia trudności. Kolejne zdjęcia będę wam pokazywał w kolejnych filmach. Jeżeli uważacie te treści za interesujące, historię niewidzialnej mapy Wrocławia i to, jak fotografuję, to please, puszczajcie dalej. Oglądajmy, piszcie, pytajcie, bądźmy z tym.